ask you one more time. You wanna be friends? Wanna be friends? Cause you know I do. I've never had a real friend before. Not that I'd remember anyway. My past is kind of a blur. I'm just a wanderer. Roamed South Valoran alone until I found the Institute of War. I made to leave my home. Can't feel my heartbeat. Witam wszystkich, podobno to jest biedny, zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał Amumu w dżungli, zachwycę i jak tylko to jowo kupmy. To jowo standardowo, hehe. Gdzie idziemy, Amumu? Dokładnie idziemy do dżungli. A jeszcze dokładniej po blue. Dobra, jak sami widzicie, jestem Amumu w dżungli. Są to Jayce, znam gdzie mamy Panteona. AD carry to Lucian, a support to Leona. Przeciwko sobie Nidalka, Thresh, LeBlanc, Teemo oraz Olaf. Jak przed chwilą zobaczyłem na LOL Nexus, cały przeciwny team, prócz LeBlanc bodajże, albo Thresha, są Primaci. Więc nie wiem jak to będzie. Amumu kurde kiedyś tam nagrałem, ale tak mega słabo odcinek mi wyszedł, że postanowiłem po prostu nagrać od nowa. Często jest teraz ogólnie pikowany do dżungli, w sezonie trzecim przynajmniej był często pikowany jak i banowany. Ja jeśli chodzi o Amumu nic specjalnego nie widzę. Ja sądzę, że Amumu jest dobra, ale w brązie, naprawdę. Taka jest moja opinia. Dalej się już po prostu nie daje, są lepsze postacie. Jax powiedzmy, Szywana, chociaż teraz nerfa dostała. No jeszcze bym tam jakieś, wymienił, aczkolwiek w tej chwili nic do głowy mi nie przychodzi. Sorry w ogóle, że jest tylko jeden odcinek LoL'a, ale naprawdę. Jeśli chodzi o Titanfall, on mi po prostu zjadł mózg. Ta gra jest tak, tak zajebiście mi się podoba, że no, nie wiem nawet co powiedzieć. Dlatego tylko i wyłącznie jeden odcinek LoL'a będzie w tym, tygodniu. Dobra, ciekawe w ogóle jak mi pójdzie Amumu. Wydaje mi się, że w teamfightie mamy większe szanse niż przeciwnicy. Aczkolwiek w tej chwili obawiam się naprawdę Olafa. His invite. Czy co, że nim zinwajdował? Nie, no to o czym mówisz? Bardzo często mogę nie trafiać z bandaża, tu też się pojawi problem. Chociaż mam nadzieję, że nie. Dobra, pierwszy bym zgangował topa, tak przynajmniej mi się wydaje. Chociaż pożyjemy, zobaczymy. Dobra, na topie na chwilę obecną nie ma czego szukać. Niestety, bądź co być, chyba na mida się przejdę. Aczkolwiek LeBlanc nie jest niestety łatwo tak złapać. Jak wiadomo, ono ma bardzo dużo możliwości, by uciec. Aczkolwiek, jeżeli Panton będzie się tak dalej z nią bawił, to łohohoho, tyle powiem. No dobra. Nie. Kurde, no ja coś działam na bank. No patrzcie, co ja mogę. Dobra. Pójdę do przeciwnika. Chociaż to zobaczmy tutaj tak by the way. Nie ma Warda, więc gdyby ktoś się do mnie zbliżył. Chociaż poczekajmy może chwilę. Zobaczymy czy ktoś będzie odważny, to nie. Dobra, to szkoda czasu. Dobra, Ward jednak tutaj został postawiony. Dobra, jeżeli Panteon przyszedłby, kurde, na mida dosyć szybko, to planowałbym zgangować. Jak wiadomo, LeBlanc zostanie stunet, okej, tu został postawiony Ward.
Więc żeby nie tracić czasu, pójdę po Wrighty. A następnie pójdę od topa. Z gangowiec. Zobaczymy, jak to będzie. Czy sobie dobrze radzi z Simą, widać. Chciałbym mu tam pomóc, no ale niestety chłopak pushuje dosyć mocno. Jak wiadomo, ja nie będę stał w krzakach nie wiadomo ile, bo szkoda czasu. Nie, bez lipy, nie? Nie! Oh my goodness. W ogóle nie trafiłem z bandaża. Źle odliczyłem odległość, jeszcze zużyłem jebanego flesza. Naprawdę niedobrze. That place. Ta gra, nie, no, jak dla mnie zero skilla, naprawdę. Po prostu mój błąd. Zdecydowanie naprawdę duży błąd. No ale cóż, bywaj tak. Dobra, jeszcze tak jak powiedziałem, zrobię, nie kończę jak powiedziałem, zrobię Wrighty. I cofnę się, bo już mam 1000 golda, a może pomogę nawet na topie. Dobra. Tak, pomogę za chwilę na topie w sumie. Nie wiem za bardzo co Max... Nie wiem za bardzo co maksować, jeśli chodzi o Amumu. Nie wiem, to znaczy nie jestem pewien. To mam na myśli. Czy W czy E? W dżungli bardziej sprawdzi się E, ponieważ W naprawdę chla manę. A z kolei E niekoniecznie. No zajebiście, widzieliście to? Jaja jak berety. O Jezu, gdybyś trafił, cześć. Dobra, jak na razie moje gangi to nic specjalnego tak naprawdę. Olafowi się przynajmniej udało raz. A to jest dopiero początek tak naprawdę. Później się okaże. Dobra, czy pan ten w ogóle potrzebuje Bloom? Nie dam mu. Bo sam wiem, że mu nie da. Za to bot bardzo dobrze gra. Naprawdę fajnie. A Panton w ogóle nie powiedział SS. I dalej sobie farmi na midzie. No to jest dopiero facet. Aha, przed chwilą był tu Olaf i zabrał im Blue. Kurde, naprawdę niedobrze. No ja mu Amumu strzepać jeszcze nigdy nie byłem zajebisty w dżungli. To przynajmniej przed się porada, bo tego się obawiam. Dobra, ale cofnij się, bo kurde, Olaf mi podpieprzył Blue. No co to było? Co to było? To jest... Nie, dobra, nie muszę się cofać. Dawaj mu szybko. Dobrze, Panton. Elegancja Franca. Może wtedy bezsensownie zużyłeś tego flesza. Tak teraz naprawdę ładnie poszło. Kurde, to na bank są grzyby. No i Jace, co ty robisz? No patrzcie co robi Jace, nie? To jest jakiś piece of shit w ogóle. Zamiast mi tu pomóc, to on bawi się z minionkami, no nie wyrobię. Dobra, kurde, naprawdę wszędzie sobie stosunkowo naprawdę fajnie radzą. Ja z kolei niekoniecznie. Where are we going? An ally has been slain.
Ajajaj, zużyłem ulti, nic nam to nie da niestety. Dobra, ja się cofnę. Kurde, starałem się z tym mamą coś zrobić, ale naprawdę nic nie mogę. Dobra, od czego by to zacząć? W ogóle jak oni mają tam? Dobra, zacznę od takiego cudeńka. Jest złoże Abyssala, jeżeli dobrze to w ogóle nazywam. Tak. Następnie skupię się na Sunfire'ce. Albo może teraz kupię Giant Bella. Nie wiem, zobaczymy. Przydałoby się naprawdę trochę złota zdobyć, a se skilli nawet. No ale cóż. Dobra, przynajmniej poinformujmy ją, że się cofamy. Nidala, jak spieprzyła ta dziecina. Dobra, niestety, nic nie mogę zrobić. I sami widzicie, dlaczego Amumu jest useless na chwilę obecną. Robi Q i to tyle, tak? Zero jakiegoś porządnego damage'a, tak naprawdę. Nic, na razie nic nie mogę zrobić. Czekajcie, w ogóle zróbmy takie coś. Aha. No właśnie. Ajajaj, no ta, ona ucieknie. Ale ona jest chyba głupia, naprawdę. Dobra, szkoda czasu. Na topie będą grzyby. Może jest blue, zobaczmy. Nie, już jest po nim, co by się nie działo. Czy Olaf, właśnie, co robią z tym blue? Nie wiem, czy jest w ogóle jakikolwiek sens gangować. Nie, no sam widzicie, staram się robić co mogę, ale nic. Tak naprawdę nie mogę zrobić im Amumu, nic, totalnie nic. Staram się. Dobra, przejdźmy się jeszcze po golemem, bo nie ma sensu się cofać, jeżeli mam full HP, full many. No lejesz go Amumu. Dobrze, ja się przejdę po nasze blue. Kurde, jeszcze Olaf. A nie, Olaf jest tutaj. Chociaż i tak będzie zapewne po Jace'ie. Dobra, ocaliłem go, jakby nie było. Thank you, Amumu. Of course, naturally się wolę, nie ma problemu. Polecam się na przyszłość. Tylko... Dobra. I przejdźmy się po Blue. Report Pantheon, Forno... Dlatego, że im pisze... za komunikację, no. Coś się może być, bo chłopak naprawdę gra solo, zdecydowanie. Tak jakby miał wszystko w dupie. Dobra, weźmy tu w krzaki, bo obawiam się Olafa, że mi niespodzianki nie zrobił. No dobra, przynajmniej zniszczony turret na micie. Przynajmniej tu mu się chwali. I przejdę się jeszcze po blue, a następnie może skoczę na bota. Chociaż kurde, tam Lucy nie ma many.
Przeżyją, przeżyją bez dwóch zdań. Ajajaj. Ło, prawie wychwyciłem dzidę. No nie, no i co, jestem tu sam jak palec. Dobra, poszło ulti. Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans. Nie róbmy sobie tu takich jaj. Dobrze. Mówię, nie ma szans, nie ma szans. Czy złapałem dubla? Tak, złapałem dubla, jakby nie było. Stun! Stun Leona, kurde. Pieprzone miniony. Nie, bo... Aj, kurde, no co za łeb. Jezus Maryja, Matko Boska. Gdyby chociaż zakomunikowała, że zaatakuje ją, no to okej, okay, byłby na spokojnie kill dla nas, ale co ona zrobiła? Upuściła ulti i tyle. Team gonna sleep. Nie, dlatego się używa smart pingów. Smart castów. Nie castów. Kurde, smart pingów, tak. Po to, by zakomunikować, że pomogę wam. Co za chwilę zrobimy, co się stanie. No i takie pieprzenie się. Dobra, na tego bota trzeba się przejść. Dobra, za chwilę mam ulti. Dobrze. Agencja Francja, teraz by się przydał smok. Come on, ludziska, ze smokiem. Oczywiście, mam nadzieję, że ktoś jednak będzie chciał przyjść. Dobra, ja tu jakoś zasłonię posmyciałem, żeby Nidalka nam nie skusiła tego smoka. Dobra, sorry memory. Ale nie ma mowy. Mam już 900 golda, dobra, może przejdę się na topa. Tam w ogóle jest trash AD carry. Aha, więc takie cuda. Chociaż kurde, bez ulti tego teamu na bank nie ści. Właśnie o tym mówię. Że Abyssal mi się na pewno przyda. Dobra, ja tu chwilę poczekam, być może... No, nie bój się, kurde! Patrzcie na Jace'a, no ja nie wiem co... Oh my goodness. Dobra, już nie będę poprawiał jeszcze syma, ale widzieliście? Ten flash Timo. Oh my goodness. Nie powiem, to było dobre, to było dobre. Dobra, jest red. Niestety, wieża nam gdzie nam padła. Kurde, z tym Olafem w late game'ie może być naprawdę gorąco.
Dobra, chciałem się rzucić na niego, ale koleś się cofnął. Dobra, zobaczmy, czy Olaf czasem by nie zrobił Blue. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby zaczął. Niestety ja nie mam... Dobrze, 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 dobrze. No to powiem że wam, że teraz jest gorąco, bo sam jestem za siebie w tej chwili. Dobra, tu jest, może nie kończę double. No ale kogo on ściga? Dobrze, dobrze. Będę miał może asystę kolejną. Leonas, postaraj się, niestety nie, teraz rzucił latarnię. Dobra, kupmy coś takiego, kupmy coś takiego, kupmy coś takiego. To i to. 2-1-2, nie jest tak źle, nie jest tak źle, aczkolwiek ja teraz zjebałem, bo naprawdę nie zauważyłem. Ile HP i tak dalej ma Lucian? Moja wina, moja wina. Tak bym zaszedł jakoś po prostu inaczej. I może bym uratował nad Luciana. A przynajmniej pomyślałem pod wieżą, aczkolwiek oni mieli za dużo HP, a ja z kolei za mało. Dobra, zajmijmy się tymi creepsami od Blue. Ze względu na to, żeby no Blue nam się szybciej zrespiło. Acz Olaf ma 4-1-4. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Naprawdę mówię wam, ludzie, w late game'ie będzie nieciekawie. Dobra, gdyby oni jakoś pusznęli, to ani czekam na gotowe albo na oklaski, sam już nie wiem na co czekają. Śmiało. Teraz by się przydał smog, aczkolwiek nie mam pojęcia, kiedy smog będzie. Cofnijcie się, Panton ma ciut za mało HP. Dobra, ja jeszcze pójdę do dżungli, bo po prostu nie, że Olaf ciśnie, jeśli chodzi o farmę, to że ciśnie fragi. Nie. Oh my goodness. Nie, dobra, jednak nie. Kto tam w ogóle żyje? Thresh, LeBlanc i Olaf. Boję się, że mnie mogą po prostu zjeść pod tą wieżą, aczkolwiek mam jeszcze ulti. Nie, dobra. Bo to jest po prostu głupota, nie ma sensu tutaj stać. No, come on, come on! Dobra, tak się gra, ludzie. Nie wiem, dziska, co się stało, ale nagle wywaliło mi Blola. Nie wiem, nagle z dupy tak. Więc no cóż, powiedziałem chyba tak się gra i na tym stanęło, tak? Drake to kaczko, ale mi się dobrze wydaje, ludziska. Dragon. Dobra, mid. Wywalał mi nagle Lola, po prostu wyskoczył, program nie odpowiada. No ale nic, dobra, kontynuujemy naszą przygodę. Dlaczego na midzie nic się nie dzieje? Oprócz bezsensownej dzidy nidalki. Dobra. There is no Drake, nie ma tam smoka. No ale sprawdzę już dla zasady, że tak powiem. Jak nie ma, to nie ma, trudno się mówi. Wywaliło mi po prostu Lola i... No cóż, taka sytuacja. Fakt, nie ma smoka. A Jace zostaje po dupie od Teemo. Aj kurde. Dobra,
Błąd, mój błąd. Dobrze, za to sobie bardzo dobrze poradzi. Cóż Leona uczyniła? Thank you, all. Aj, nie do... kurde, nie dosięgnąłem. Nie sięgnąłem. Dobrze, 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 genialnie, 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 ale... Nie wiem, która to, nie mam bladego pojęcia. A to chyba nie ta. Dobra, nie miałem bladego pojęcia, naprawdę. Ktoś tutaj zaatakował Reda? Nie, to ja mam Sanfejerkę. Ojejku, jejku, to bardziej, że sam widzicie, ale Blanche atakowała Masonię, robi... A, wieżę zbili, dobra, okej. Okay. Nie dyskutuję. Myślałem, że się opieprzać, że tak powiem. Więc już trochę się lekko wkurzyłem. Pyta się, czy może Reda, a następnie go bierze. No ale dobra, luz, on jest ADK, naprawdę ziomek fajnie gra. Pantheon gra dosyć specyficznie, jeszcze powiedziawszy, nie wiem czy dobrze, czy źle. Dobra, Leona bierz, wycie ciebie HS. Dobra. Sam widzicie, jeżeli ma takie cool, nie wiem jak to nazwać. Patrzcie, co tu się dzieje. Co ja sam mam być? Aha, Olaf, dobra, cała śmietanka. A jestem sam jak palec. Dobra, ani ja, ani Lo. Nie, ubie! Nie! Już nie popisujmy się aż tak bardzo. Co Jace robi? Zobaczcie, co on robi. Dobra, ja tutaj zatańczyłem. Pantheon, ale Pantheon zbyt późno, Pantheon zbyt późno. Leona w ogóle... Team, co team? Kobieto, ty żeś w ogóle wyfailowała ulti totalnie. Ja przynajmniej zużyłem flesza. Po to, by zrobić krzywdę im. By dosięgnąć jak największą liczbę osób. I tak jak wam w ogóle wcześniej powiedziałem, jak dla mnie Amumu w tej chwili to bronze peak, jeśli chodzi o dżunglę. Mówcie jak chcecie, uważajcie co chcecie. Każdy ma swoje zdanie, ale przynajmniej jest taka moja opinia. Dobrze, pan to naprawdę teraz ciśnie. Nie mam o nim zdania na chwilę obecną, czy on jest dobry, czy on jest słaby tak naprawdę. Ale w tej chwili ma Blue i Reda i o to chodzi. Nasza dekera ma także Reda. Dobra, i teraz złóżmy może Omena. Omen Raduin. Ale wart by się tu przydał. Dobra, ja dalej się cofnę do dżungli. O, the hell. Nie, 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 bo ja jestem tylko Amumu. Ja jestem tylko i wyłącznie na wbite. Nic więcej. Dobra, ile mam formę? 88, bardzo mało. Gdy Olaf? 114. Ajajaj, Olaf z tyłu. I trash. Dobra, ja zostałem złapany, ale ja to tam pikuś. Pantheon, co on robi? Co on wyprawia? Dobrze.
że tak powiem, moja gra. Smok, smok. Zużyjmy niebieską potkę i chodźmy po smoka. Właśnie. Co pan ton w ogóle wyczynia w tej chwili, to ja sam naprawdę nie mam żadnego pojęcia. Dobrze. Powinniśmy iść po smoka, ludzie, kurde, Leona, wardę przy smoku. Nic, totalnie nic, zero. No oczywiście. No, Leona, Leona. Nie trafiłem, tak, taki fail, ej. Ale dobra, olejcie przecież, kurde, tego. Widzieliście to? Nie, nie, kurde, po prostu, no nie. Nie wiem, czy iść, boję się, bo ja nie mam tak naprawdę żadnego damage'a. Nie, dobra, tam nikogo nie ma. Okej, więc zmykajmy z przeciwnika dżungli. 2-4-2-8, no stosunkowo naprawdę fajne staty. Tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ale red nie dla Leony, tylko dla Adekery. Bo cóżesz ona wyprawia? Boże, co za łeb, co za łeb, po co jej red? Naprawdę, dużo piszę na czacie, a tak naprawdę jakoś specjalnie dobrze nie gra, więc... Więc nie rozumiem, jak. Kurde. Jestem w dupie. Dobra, mam dużo hajsu, więc nie, wolę się cofnąć. Dostanę dzidę? Nie, nie dostanę. Naprawdę dużo hajsu, 2000. Chociaż gdybym backdoora zrobił, ale no co mi po tym, co mi po tym? Nie, wolę tą hajs, Jace by się powinien już cofnąć w ogóle stopa. Nie mam tutaj pomóc. Tak, omen, omen to jest to czego potrzebowałem. Ajajajajaj, gdybym tam był, a Jace może zrobić backdoora, tylko on powinien iść tędy. I pushujemy. Zobaczymy, kto się będzie śmiał. Dobra, ja wejdę w tego grzyba. Powinniśmy to jak najbardziej pusznąć. Dobra. Niestety musiałem zużyć flesza. Aj, elegancko, ja niestety miałem cooldowna. Kurde, nie sięgnąłem nikogo, nie?
Na tresza. No nie róbcie mi tu. Dobra. Jest elegancja Francja. Dajemy czadu. Okej, ile ja mam farmy 123, gdy Olaf ma 148. Dobra, ale teraz ja mam lepszy stat od niego. Co by tu jeszcze złożyć? Ciekaczy Leona, co ona w ogóle kupuje? Dobra, kupiłem Solary, więc nie ma sensu, żebym ja kupił. Kupmy może jeszcze to. No ale to... Albo w sumie. Ale nie, i tak nie mam hajsu. Dobra, jeszcze pójdę do dżungli tak czy siak. Jeśli chodzi o farmę i dżunglę, to w ogóle są dwie inne rzeczy jak dla mnie. Naprawdę farmą bardzo słabo mi idzie w dżungli, jeśli chodzi o farm. A się kobitka musiała lekko zdziwić. Kurde, i wszędzie grzyby. Na Jace'a, musimy zaczekać na Jace'a, chcemy czy nie chcemy? No patrzcie, co Leona wyprawia. Dobra, ja nie trafiłem z tego, ale nic. Nie, zginiemy tutaj. Dobra. Aj kurde. Nie, grzyb. Grzyb, po prostu grzyb. A gdzie Jace był? Ma full HP, to znaczy, że nie był w teamfajcie. Gdzie on kurwa był? Coś się Jace odwalił w ogóle. Zwarduj smoka. Sprzedajmy to. Kupmy to. A potem, nie wiem, to jest w ogóle jakiś taki lightowy build, tak? Być może maska też by była dobrym pomysłem. Ale już. Nie bierzmy sobie tego do serca. Jace. W ogóle zapomniałem o użyciu Omena. Wow, jaki damage, co masz w ogóle kupione, kolego? A tak się chyba Jace'a teraz nie buduje. Ja bym na jego miejscu już uciekał. No, ten chłopak nie wiadomo co odwalił. Dobra, Luce może iść na topa, ja się przejdę na bota. No, to znaczy po smoka. Nie ma z tym problemu. Nie, ale Blue już nie dam, bez przesady. Sądzicie co? No odwala, sama wbija na 5. I tak nie zdążę. A jednak mi dała, dobra. Sami Amumu w ogóle nie ma damage'a. Tu też jest problem. Oczywiście jakiś tam w czasie jest, tak? Ale to... To nie to. Aj, uruchomione ulti przez... Dobra, nie. Chyba, że backdoor. O, już będzie polecane na bank. No ja i ten doskonały grab. Zrobili barona, niestety nie mamy wardów. Dobra. Ja oczywiście ucieknę. No i cóż. A jeszcze wieża go atakuje elegancko. Doskonały grab. Zginę, ale to nic. Teraz powinien się skupić tylko i wyłącznie na LeBlanche. Dobrze, elegancko.
No nie, jednak tak jak mówiłem, że słabo mi idzie to chwytanie bandażem, aczkolwiek w tej chwili naprawdę fajnie. W sumie tak nawet fajnie. Dobra, kupmy takie coś i coś takiego. I za chwilę będzie full build. O, dokładnie. Omen Raduina nie uruchomiłem, jak zwykle, kurde, zapomnę dosyć często o tych tutaj przedmiotach defensywnych, bo jeżeli chodzi o ofensywę. Na przykład jeżeli ja kupuję, za chwilę wam pokażę o co mi chodzi. All items. Tak. Jak to się nazywa? Blade of the Ruined King. Jeżeli to kupuję, to nie zapominam uruchomić, tak? Do tych ofensywnych rzeczy. Jeżeli chodzi o defensywne, to już jest problem. Jace, patrzcie co on to w ogóle robi. No, dobrze, że próbował. Pantheon za to dobrze się cofa. Na tym bocie to ja bym w ogóle się wycofał na ich miejscu. Dobra, zliczmy przynajmniej tego grzyba. A mówiłem. No co ona, patrzcie, co ona wyprawia? Chyba, że Panton uruchomił ulti, dokładnie, ja też tutaj zasuwam. To co z tego? Zjedli naszego kochanego Luciana Dekery. Co z tego? Patrzcie, co się dzieje, co tu się w ogóle dzieje? Nie, dobra. Też w ogóle nie ma nawet o czym mówić. Chociaż bym chciał i tak nie pomogę. Rana mu. Of course, naturally się wol. Tylko nie wiem, czy to był sarkazm. Czy ona mi tak radziła. No teraz ja liczę na pomoc Jace'a. Tylko Jace'u nie, na mnie potrafi trafić. Dobrze, zabiłem. To znaczy, dostałem za niego asystę. Według Leony mam zlagowany mózg. Jeden... What? Nie wiem, jeżeli ona tu widziała cztery postacie, no to fajnie. Dobra, teraz to, więc kupmy to. Kurde, naprawdę obawiam się tego zjebanego Amumu. Jak on się wabi, Teemo. To ja mam zagowany mózg. Kto się wbijawi w trójkę bohaterów, będąc tylko za dekery? No, nie ja, następnie za kilka sekund ktoś tam doszedł do nich. I też było nieciekawe, więc nie wiem, kto to odwala większą manianę. No cóż, ja robię co mogę. Tylko co z tego? Come play with me. 8-5-14, przynajmniej asysty mam fajne. Chociaż wolałbym z, nie wiem, 30. Ło, patrzcie jaki damage. Dobra. Teraz ja trafiłem z kół. Moja wina, no cóż, bywa i tak. No i patrzcie. 4 versus 2. Albo 3. Dobra, nieważne. Jestem teraz najgorszym graczem. Tylko kto wbija, kto ciągle engage robi? To mnie dziwi, bo na pewno nie ja. Nie, ja już z tym nic nie mogę zrobić. Dobra, ja jeszcze nic nie mogę zrobić. Okej, więc good game. Nie moja wina, głupota tamtych ludzi. Ja jestem tego zdania. Więc to było na tyle. Zapraszam do komentarzy, subskrypcji. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podoba. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!